Panie Marszałku, Wysoki Sejmie. Są postaci w dziejach narodu i państwa o szczególnym znaczeniu, które organizują naszą zbiorową świadomość. Są postaci XX wieku, takie jak Zbigniew Brzeziński czy Lech Wałęsa, które zostają w pamięci, i są postaci szczególne, których wizerunki wiszą w każdym polskim domu, które są częścią naszego zbiorowego dziedzictwa. Z tej trybuny chciałbym was zapytać, zwracam się do tych, co tak chętnie dzisiaj wstają. Coście zrobili z tym politycznym przesłaniem Jana Pawła II, które stąd padło w 1997 roku? Coście zrobili z sądami, bo mówił o sądach? Coście zrobili z parlamentaryzmem? Zniszczyliście parlamentaryzm. Nie wystarczy wstawać i klaskać. Trzeba pokazać swoim świadectwem, po której jesteście stronie. Spuśćcie trochę z emocji. Spuśćcie trochę z emocji, otwórzcie swoje uszy. Nie odcinajcie Polski od Europy. Nie niszczcie niepodległości Polski, bo to jest działanie przeciwko politycznemu dziedzictwu Karola Wojtyły. W sprawie... Posłuchajcie Episkopatu Polski. W sprawie sytuacji w archidiecezji krakowskiej, o której mówią artykuły prasowe, potrzebne są badania archiwalne i porządne prace historyczne, a nie wasze krokodyle łzy. Wasze krokodyle łzy do niczego tu nie są potrzebne, tylko pogarszają sytuację. Wy chcecie zapisać Jana Pawła II do PiS dzisiaj. Wy nie chcecie go bronić. Wasze działanie niczemu dobremu nie służy. Pomyślcie sobie, co powiedziałby Jan Paweł II, gdyby słuchał tego, co jest w Radiu Szczecin. Pomyślcie sobie, co by czuł, oglądając dziennik telewizyjny jak za Urbana, który codziennie pokazujecie. To jest prawdziwe dziedzictwo polityczne Jana Pawła II. Pomyślcie, co by mówił, gdyby słuchał o chamskiej Hołocie. To wasze słowa, prezesa Kaczyńskiego. Gdyby słuchał Janusza Kowalskiego, który mówił o skundlonej opozycji. Wy jesteście w stanie potem się powoływać na Jana Pawła II? A poseł Żalek i szybka ścieżka? Wam się to wszystko klei? Wy uważacie, że pomagacie? Jakiej wy sprawie służycie? Wy jesteście faryzeusze. I dlatego my do waszej akcji się nie przyłączymy. Wstyd, panie Kowal, wstyd. Stanął pan po stronie tych, którzy są przeciwko Polsce. Wstydź się.